Pani marszałek, Wysoka Izbo, panie ministrze. Taka psychologiczna niechęć do odnawialnych źródeł energii w Polakach została przełamana. Chciałbym powiedzieć, że psychologiczna niechęć Polaków do energetyki wiatrowej została przełamana, a została przełamana moim autorskim programem Mój Prąd, gdzie wcześniej w ciągu... No już jak koniecznie chcecie, żebym mi to powiedział, to mówię. Wcześniej w ciągu 3 lat zostało wybudowanych w Polsce 50 tysięcy instalacji prosumenckich i w następnych 3 latach przekroczyliśmy w tej chwili 1 000 000 instalacji prosumenckich. I chciałbym powiedzieć, że ten mój autorski program zdobył bardzo duże uznanie w Komisji Europejskiej. Każdy z Państwa będzie mógł zabrać głos, jeśli się Państwo zapisaliście. Szanowni Państwo, ten program zdobył duże uznanie w Komisji Europejskiej, ponieważ Komisja Europejska ekstra przyznała 1 000 000 000 złotych w złotówkach, licząc właśnie na wsparcie dla tego programu, uznając go za jeden z najlepszych w Europie. Ale przechodzę do energetyki wiatrowej. To wschodzący sektor gospodarki, a w przeszłości istotny aspekt polskiego przemysłu. To nowoczesny kierunek rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz przyszłość gospodarcza naszego kraju, która nie tylko może zapewnić nowe miejsca pracy, ale także stabilność dostaw energii dla naszych obywateli. I chciałbym podkreślić, że bardzo mozolna praca, która była wykonywana przez rząd Rzeczypospolitej w zakresie właśnie wskazania planów zagospodarowania przestrzennego morza, w ciężkich dyskusjach z samorządami nadmorskimi, żeby ustalić, gdzie mogą być takie wyspy budowane, gdzie mogą być te wiatraki budowane, gdzie nie będzie to przeszkadzało ławicom prądu i tak dalej. Te rzeczy zostały dokonane i uzyskaliśmy właśnie tą możliwość w tej chwili, że do tego działania, które jest niezwykle potrzebne dla naszej gospodarki, możemy przystąpić. Dlatego, panie ministrze, mam pytanie, jakie sektory gospodarki skorzystają na rozwoju gospodarki, na rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Ile konkretnie zyska gospodarka Polski? Ile może powstać nowych miejsc pracy? Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle.